przejdziemy do punktu 4. Powrót podjęcie uchwał. Już mamy pierwszy druk. Druk numer 209 w sprawie przyjęcia sprawozdania działalności politycznej i finansowej zarządu dzielnicy 15 Mieścielcy za rok 2012. Rada dzielnicy 15 Mieścielcy przyjęcia sprawozdania działalności merytorycznej i finansowej zarządu dzielnicy 15 Mieścielcy za rok 2012. Na posiedzeniu 15 marca 2016 roku Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie zarządu dzielnicy 15 Mieścielcy finansowej za rok 2012. Jeszcze pod uwagę Rada Dzielnicy 15 Mieścielcy postanowiła. Zgodnie z wymogami paragraf 15 Statutu Rady Dzielnicy 15 sprawozdanie roczne było przedmiotem analizy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy 15 Mieścielcy. Zatem oddaję głos panu przewodniczącemu Mateuszowi Gasowi. No, szanowni Państwo, no to jest nasz obowiązek jak co roku, abyśmy się zapoznali z tym zadaniem. Ja myślę, że członkowie Komisji Rewizyjnej są w stanie potwierdzić, że staraliśmy się dość wnikliwie wejść w te wszelkie zapisane projekty uchwał oraz nas posłów zarówno z tym urzędowym, jak i powierzonych. Ja myślę, że pozwolę sobie przytoczyć po prostu tekst, który napisałem, jako takie meritum powiedzmy tego, co się sprawozdaniu zajmuje. Zarząd dzielnicy 15 przedstawił Komisji roczne sprawozdanie działalności merytorycznej i finansowej zgodnie z paragrafem 15 ust. 4 litera a statutu. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedłożonego sprawozdania. Zapoznała się z informacjami zawartymi w sprawozdaniu i stwierdza, sprawozdanie dotyczące realizacji planu wydatków finansowych dzielnicy za rok 2012 jest kompletny. Żaden z paragrafów nie został przekroczony. Stopień ich realizacji jest dobry. Całość budżetu dzielnicy w kwocie planowanej na 1000 zł została zrealizowana w 83%, to jest na 33 333 zł i 19 groszy. Wszystkie potrzebne zobowiązania zostały zrealizowane w całości, a żaden z paragrafów nie został przekroczony. Trudności finansowe miasta były powodem oszczędnego podejścia przy wydatkowaniu środków, co też zostało uczynione. Dzięki rozsądnemu rozporządzaniu finansami na energię elektryczną, rozmowy telefoniczne oraz zakupy zaoszczędzono 6100 zł, które ponownie zasiliły budżet miasta. Taka polityka została odgórnie zarządzona przez prezydenta Krakowa. Następnie część sprawozdania jest częścią opisową i zawiera informacje o wszystkich podjętych przez Radę uchwałach, stopniu ich realizacji oraz dyspozycji środków. W analogiczny sposób zostały przedstawione uchwały zarządu dzielnicy. Sprawozdanie jest obszerne, spełnia wymogi stawiane przez statut, dodatkowo zawiera informacje z całej działalności Rady i Zarządu za rok 2012. Dlatego Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady o przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Dzielnicy za 2012 rok i zgodnie ze statutem przedkłada Radzie projekt uchwały, który Państwo macie przed sobą. Moje stanowisko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proszę o opinię komisji merytoryczną. Komisja budżetowa. Tak, opiniowała jednogłośnie za. Komisja sportu. Jednogłośnie za. Komisja rewizyjna. No tak, jednogłośnie. Kultury. Opiniowała jednogłośnie za. Infrastruktury. Opiniowała jednogłośnie za. Praworządności. Nie wiem. Edukacji. Pozostawiła do rozstrzygnięcia rady. Pomocy społecznej. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Otwieram listę. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie chciałem. Pani Halina, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę Pani. Ja mam tylko pytanie do Pana Przewodniczącego, bo właściwie przeczytałam. Chodzi mi o komentarz. Tak. Mam takie pytanie, bo tutaj właśnie, dlaczego w drugim półroczu dyżury członków zarządu były w tym samym dniu, co dyżury przewodniczącego lub zastępcy. Oto mi tylko mamy, bo w pierwszym półroczu członkowie zarządu w innych dniu dyżurowali, a w drugim półroczu w tym samym dniu, co przewodniczący lub zastępca. Tutaj jest o tylko o to pytanie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Może oddam Pani Karino głos, zresztą tutaj Pani Ania powie.
ustalenie mają dowolnienie, jest narzucony termin. Pani Ani. Tutaj w drugim półroczu okazało się, że ze względu na ponieważ również na funkcję czwartek był chyba jedynym dostępnym dla nas wszystkich dniem. Godziny nie powielało się razem z biurem przewodniczących, natomiast staramy się zmieniać te godziny i te dni ze względu na to, że żeby wszyscy mieszkańcy mogli do nas przyjść i przychodzą. Dlatego w tym półroczu był czwartek, w przyszłym półroczu by się okazało, że to będzie na przykład poniedziałek. Tylko dlatego, że każdym razem jest inaczej. Nie, po prostu czytałam myśliwie i zobaczyłam, że dlaczego się pytam. Tak. No niestety po prostu tak wyszło, że nie chcieliśmy robić tak, że na przykład nie wiem, pani Ela dyżuruje w poniedziałki w jakichś tam godzinach, pan Krzysztof w jakiś inny dzień, próbowaliśmy ustalić jeden wspólny dzień, który akurat będzie dostępny dla nas wszystkich. I tym razem wypadliśmy w czwartek. Znaczy dla tego powiem, że to godziny są różne, jesteśmy dostępni. Ja zresztą mój telefon jest podany na stronie internetowej. Jestem dostępny dla mieszkańca właściwie przez cały dzień. Tutaj członkowie zarządu obstawiają, w cudzysłowie, obstawiają godziny popołudniowe. Jeszcze mamy dyżury w kościele w parafii na Bohaterów września. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Dziękuję za ten. Proszę o przyjęcie uchwały. Wchodził w numer 209 w sprawie przyjęcia sprawozdania działalności za rok 2012. Kto jest za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że zatem, że Rada Dzielnicy 15 podjęła uchwałę numer 27/209/213 w sprawie przyjęcia sprawozdania działalności merytorycznej i finansowej za rok 2015 w Dzielnicy 15 w 2013.